Впервые, кстати, за участвуем не первый раз в Еврокубках. Вот. Но с польскими клубами еще не встречались. Вот, все-таки бронзовый призер чемпионата Польши. Команда очень нам понравилась, естественно, сбалансированная. Но также хочу отметить, что в связи с очень трудным открытием виз в Польшу, мы практически подготовки не имели. Наши ребята, 3-4 человека, сидели на Украине и ждали там, чтобы получить визу. Это тоже большая проблема. Собрались за день-два до начала, все съехались, сели в автобус и поехали на игры. Это тоже, конечно, сказывается. Результате. Да, на результате сказалось, да. Напевно cieszy w końcu pierwsze zwycięstwo, bo okazało, ale to dla mnie, dla zespołu jest dopiero pierwsza połowa jakby tych spotkań, bo jutro mamy drugą połowę i nie możemy tutaj spocząć na laurach i musimy udowodnić, że należy nam się ta druga runda eliminacji do Pucharu EHF-u. Mecz na pewno pod nasze dyktando dzisiaj, gdzie tam może na początku jeszcze nam dużo rzeczy nie wychodziło, aczkolwiek no my nic nie wiedzieliśmy o tutaj zespole z Mołdawii, nie mieliśmy żadnych materiałów, tak jak już mówiłem w środę na konferencji pomeczowej z Chrobrym Głogów i dlatego też tutaj troszkę uczulają chłopaków, żeby za szybko się nie odkrywać, żeby najpierw zobaczyć, co tak naprawdę zespół mołdawski gra w ataku, w obronie, jaką strefą, bo nawet nie wiedziałem, czy 6-0, 5-1, czy 2-1, nic nie wiedziałem. I później było widać, że już z minuty na minutę się rozkręcaliśmy i można powiedzieć, że jakby cały czas, aż do 60 minuty kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Pierwsze zwycięstwo dla kibiców, mam nadzieję, że to cieszy, my trochę się żeśmy podbudowali. Takie mecze, okej, to był jakby poziom zespołu jest zupełnie inny, ale dla nas jest to fajna nauka, bo trzeba się bardzo mocno skoncentrować, a nasz fast start dwumeczowy, no mam nadzieję, że przez ten puchar jakby odbudujemy się na ligę.